Jacek Kurcinowski, witam Państwa bardzo serdecznie w specjalnym wydaniu raportu. Dzieje się bardzo dużo w polskiej polityce w ostatnich dniach, mimo tej świątecznej przerwy. Zmiany w telewizji publicznej to jedno, środki z KPO drugie, trzecie, zupełnie niespodziewana i no, chyba nieprzyjemna dzisiaj, nie wiadomo jeszcze jak bardzo niebezpieczna sytuacja, czyli niezidentyfikowany obiekt, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną od strony granicy z Ukrainą. Poinformowało o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Zgodnie z obowiązującymi procedurami dowódca operacyjny uruchomił dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Tak czytamy w komunikacie i między innymi o tym porozmawiamy dzisiaj w programie, ale przede wszystkim z generałem Mieczysławem Bieńkiem i z Juliuszem Sabakiem z Portalu Obronnego, z którymi w kolejnych częściach dzisiejszego raportu będziemy rozmawiać. Na początek więcej o mediach publicznych i o wspomnianych środkach z KPO. Nasi pierwsi goście już w studiu. Marta Golbik, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca tego klubu. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry. I Jacek Ozdoba, Suwerenna Polska, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Zacznijmy od tej rakiety. To były problemy zarządów Prawa i Sprawiedliwości, te niezidentyfikowane po czasie i zidentyfikowane obiekty, które no, potrafiły setki kilometrów w polskiej przestrzeni powietrznej przelecieć. Bardzo krytykowaliście za to Prawo i Sprawiedliwość, ówczesne Ministerstwo Obrony, tych, którzy dowodzili polską armią. No, widać, pani poseł, że będąc w opozycji łatwo jest krytykować, trudniej jest zapobiegać takim wydarzeniom, kiedy się już rządzi. No, powiedział pan coś nieprawdziwego, bo to nie była krytyka za to, że wleciał niezidentyfikowany obiekt, tylko za to, że często ministerstwo w ogóle nie wiedziało, co to jest i przypomnę rakietę spod Bydgoszczy, przez miesiące nie wiedziało, że w ogóle taka rakieta na terenie Rzeczypospolitej się pojawiła. I to jest problem, bo wszyscy wiemy o tym, że mamy wojnę bezpośrednio przy naszej granicy. I warto też zaznaczyć, że ta wojna, mimo że trwa już miesiącami, to powoduje u wielu Polaków, u Polek pewien niepokój. I naszym zadaniem dzisiaj... Przyzwyczailiśmy się w dużej mierze do tego, prawda? Trochę tak, ale to widać głównie przez to, że nasza skłonność do pomagania już nie jest aż tak gorliwa jak na początku wojny. Natomiast nie do końca się przyzwyczailiśmy, bo to swoje konsekwencje psychiczne ma wobec wielu osób. No jednak jakiś tam lęk, niepokój związany z tym, że jesteśmy bezpośrednio przy granicy, gdzie trwa wojna, jest. I zadaniem państwa polskiego w takiej sytuacji jest przekazywać na bieżąco prawdziwe, rzetelne informacje, tak żeby nikt się nie bał o to, co się dzieje na terenie naszego kraju. I w zarządów PiS-u mieliśmy do czynienia z czymś, co w ogóle nie powinno mieć nigdy miejsca, czyli z brakiem informacji. Przez wiele godzin, przypomnę, jak wleciał obiekt na teren naszego kraju, nie mieliśmy żadnej informacji. Mówimy teraz o przewodowie, tak? Mówimy o przewodowie. Dziennikarze dopytywali, Polacy się martwili, pytali. Nie było nic, nie było żadnych komunikatów. Natomiast w przypadku rakiety spod Bydgoszczy, to były miesiące, kiedy przypadkowa osoba znalazła taką rakietę, wychodząc na spacer. I to jest kluczowe dzisiaj, że zadbano o tą politykę informacyjną, ponieważ to ona przynosi też tak pewien spokój Polakom, którzy wiedzą, co się dzieje, gdzie się dzieje i wiedzą, że odpowiednie ministerstwa wydadzą komunikat w bieżącej sytuacji. I to się dzieje, bo to się zadziało dzisiaj, widzieliśmy od razu. Spokojny jest poseł Suwerennej Polski Jacek Ozdoba? To wygląda tak, jak powinno wyglądać pana zdaniem wszystko teraz? Znaczy, to jest kwestia jakby medialna, proceduralna, to jest zupełnie co innego. Ja oczywiście zgodziłbym się z panią poseł, gdyby nie fakt, że sam znam kilka wypowiedzi polityków opozycji, którzy rozpowszechniali nieprawdziwe informacje dotyczące tamtej sytuacji, kiedy jeszcze nie było oficjalnych komunikatów na podstawie tylko i wyłącznie pewnych insynuacji, że człowiek żyje w pewnej bańce informacyjnej, która później w zetknięciu z dowodami no, ma mało do prawdy. Jest to dalekie od prawdy. Oczywiście tutaj należy zachować spokój i wierzyć polskim oficerom, bo czymś, co nie jest dobre, jest zawsze podchodzenie, że żołnierz platformerski, pisowski i tak dalej. Nie. Żołnierz służy Rzeczpospolitej.
Ja mam pełne zaufanie do polskiej armii. Mogę różnie oceniać Ministerstwo Obrony Narodowej, strategię pana ministra Kosiniaka-Kamysza, chociaż mam wrażenie osobiście, że jest on na drugim planie. W pierwszym jest jednak wiceminister, który części zabiera głos i mam wrażenie, że tam jest ośrodek decyzyjny, ale to jest moje odczucie. Ale to wiceminister Cezary Tomczyk? Tak, rzeczywiście. Muszę przyznać, że on jest bardziej widoczny w stosunku do tego, co robi Kosiniak-Kamysz. Może taka jest umowa między panami, ale no jakby... Medialną kwestią się zajmował ministra Macierewicza, jak rozumiem, pod komisji. Stąd więc może jakby też ta ekspozycja. Być może, ale to jest już jakby kwestia wewnętrzna. Jest zbyt krótki czas, żeby oceniać też w pełni funkcji przez panów ministrów, ale na pewno w takich sytuacjach ważne jest to, aby podchodzić do tego rzetelnie, czekać na oficjalne informacje, na oficjalne również postępowania, wyniki ewentualnego dochodzenia, śledztwa, które niewątpliwie będzie elementem związane z weryfikowaniem tej całej sytuacji, bo tak jak w przypadku z jednej z rakiet, które spadła na terytorium Rzeczypospolitej, mieliśmy bardzo długie postępowanie, nie wiem, czym ono się finalnie zakończyło, jaki jest materiał dowodowy, kto zawinił proceduralnie, tak samo jak i przy granicy polsko-ukraińskiej, już mówię, nie ty przy Bydgoszczy, tylko bliżej polsko-białoruskiej granicy, gdzie były ofiary. Również tam doszło do pewnego zamieszania dotyczącego, kto powinien prowadzić postępowanie i tam całe szczęście, że minister Ziobro stanął w wysokości zdania i to polska prokuratura prowadziła postępowanie, a nie stroną, która a zakończyła swoją drogą? Tego to nie wiem, bo to już należało prowadzić Ukrainę, ale pamiętajmy, że w tego typu przypadkach materiał dowodowy ekspercki, również specyfika sytuacji, nie zawsze jest korzyścią informowania o wszystkich aspektach, bo pamiętajmy, że mamy naszą wschodnią granicą i tak jak wspomniała również pani poseł, no toczy się regularna wojna i ewentualne informacje, które nie byłyby na korzyść na przykład naszych przyjaciół Ukraińców, nie są najlepszym elementem, bo mogą być rozgrywane w kontekście wojny informacyjnej pomiędzy krajami NATO, a pomiędzy Rosją, więc no, to trzeba być delikatnym. Prawda się nie należy obywatelom Polski, panie ministrze? Należy się, ale ja my... Niewygodne dla naszych przyjaciół. Należy, ale doprecyzuję, prawda, żeby być dobrze zrozumiany. Bardziej mam na myśli zakończenie wszystkich możliwych etapów postępowania, bo sama informacja, że na przykład to jest ukraińska rakieta, jest niewystarczająca w kontekście tego, że jeszcze dodatkowo trzeba zweryfikować, jaka była przyczyna, czy zepsucie, czy też celowe działania. Przecież musimy wszystko wykluczyć w tych sprawach. To teraz zmieńmy temat o mediach publicznych. Porozmawiajmy. Bardziej polityczny temat i większą wiedzę mamy, jeżeli o tę sprawę chodzi. No, są w stanie likwidacji spółki Telewizji Publicznej Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej. Czy to jest plan B, pani poseł, po niepowodzeniu planu A, czyli wskazaniu nowych rad nadzorczych przez ministra kultury i wyłonieniu nowych zarządów tychże spółek? Pan jakieś tajne informacje chyba posiada, plany A, plany B, być może. Nie, no to jest jednak inny mechanizm, prawda? Służący do przejęcia kontroli. Ale mechanizm wynikający z tego, że prezydent Duda zawetował ustawę okołobudżetową. Nie ma finansowania i w tej sytuacji minister Sienkiewicz nie miał innego ruchu. Ale przecież premier Donald Tusk mówił, że na onkologię dziecięcą te pieniądze będą przeznaczone, tak, pani poseł. To w końcu jak? Na onkologię te pieniądze, czy na miało iść tylko, na TVP te 3 miliardy? Nie tylko na onkologię, na psychiatrię dziecięcą, na onkologię, na choroby rzadkie. My przez wiele lat przy każdym budżecie składaliśmy takie poprawki. Ja osobiście apelowałam wielokrotnie o to, ponieważ wiem, w jakim stanie jest psychiatria dziecięca w Polsce. Wielokrotnie apelowałam o to, żeby te pieniądze przeznaczyć na psychiatrię dziecięcą. Za każdym razem te prośby, apele i poprawki były odrzucane. Co więcej, pan prezydent Duda przyjmował bez żadnego problemu. To dlaczego teraz chcieliście w końcu na telewizję te miliardy przeznaczyć, czy na palące problemy w służbie zdrowia? Prezydentowi nagle nie podobały się już pieniądze, które przez tyle lat przeznaczam na TVP, nagle mu się nie spodobały. Absolutna niekonsekwencja. Przyznaję, nie będę bronił prezydenta. No tak, ale u was też konsekwencji nie widzę, pani poseł. U nas te pieniądze na psychiatrię i na onkologię by były tak czy inaczej. Natomiast jeżeli prezydent Duda zawetował tą ustawę i powiedział, że nie ma pieniędzy na TVP, to znaczy, że nie ma. I w związku z tym TVP musi być postawiony w stan likwidacji. No nie miał minister Sienkiewicz innego wyjścia. A prawda jest taka... co to znaczy stan likwidacji w tym wypadku? A prawda jest taka... taka wielomiesięczna likwidacja, tylko stan przejściowy? To się będzie działo w najbliższym czasie i zapewne ministerstwo będzie o tym informowało na bieżąco, jakie są kolejne ruchy. Natomiast nie zmienia to faktu, że telewizja publiczna w takiej formie, w jakiej była przez wiele lat, nie ma prawa funkcjonowania. I jeśli ktokolwiek jeszcze ma co do tego jakiekolwiek wątpliwości, czy taka telewizja powinna istnieć i po co
to są dyżury parlamentarzystów w obronie mediów publicznych, to wczoraj ukazała się informacja mam te dane, o tym, ile zarabiają. To o tym za chwilkę te dane też przytoczę. No to, ale to pokazuje, po co była telewizja publiczna. Po to, żeby wypłacać miliony kilku swoim ulubionym dziennikarzom, którzy bez mrugnięcia okiem powiedzą każdą rzecz, każde kłamstwo i obrażą każdego na to zaraz te dane przywołamy. Pan poseł Jacek Ozdoba i wasz protest w Telewizji Polskiej, w Polskiej Agencji Prasowej zakończony, tak? Dlaczego go zakończyliście i czy okazało się, że to były działania, które większego sensu nie miały, skoro po kilku dniach się z nich wycofaliście? Doprecyzujmy. Kwestia Polskiej Agencji Prasowej nie znajduje się, że chodzi o dział związany z finansowaniem w tej ustawie okołobudżetowej. Bo się samo finansuje Polskiej Agencji Prasowej. Dlatego jakby postawienie stan likwidacji Polskiej Agencji Prasowej nie jest elementem, który znajduje sens logiczny w działaniach związanych między innymi z wypowiedzią pani poseł, czyli podejściem do, jak oni to określają, reformy mediów publicznych, bo zawetowanie ustawy okołobudżetowej nie ma nic związanego z Polską Agencją Prasową. Sądzę, że to jest po prostu przegrana czy ucieczka przed wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Minister Sienkiewicz jest świadomy, patrząc na analizę ustawy, opinie prawników, że w tym wypadku przepisy o kradzieży spółek mogły być zastosowane i referendarz wpisując do KRS-u nowe władze pisałby niewątpliwie akurat nie pana, który podaje się za prezesa telewizji, tylko akurat tego, który de facto pełni, czy pełni funkcję na podstawie uchwały specjalnej zarządu telewizji, czy pan minister Łopiński, bo takie jest twarde prawo. Oczywiście tu spór prawny nie ma nic związanego z tym, co się tak naprawdę wydarzyło. Ja szczerze mówiąc nie rozumiem pewnej formy prowadzenia tego typu zabiegu, dlatego że i grupa Wejście, gdzie znajdują się osoby, które są związane z... Grupa na WhatsAppie, powiedzmy. Na WhatsAppie, które jeszcze... Kilka ciekawych nazwisk będzie ujawnionych również tym parlamentarzystów, którzy się na tej grupie znajdują, którzy bezpośrednio uczestniczyli w siłowym przejęciu Polskiej Agencji Prasowej. Jest to o tyle niewygodny temat dla Platformy Obywatelskiej, że tak jak w przypadku Telewizji Polskiej, wątpliwości czy narracja związana z podstawą prawną jest jakokolwiek podawana, chociaż ona jest rzeczywiście wadliwa, ta podstawa prawna wskazywana, to w przypadku Polskiej Agencji Prasowej podstawa prawna na przejęcie tego typu przez władzę wykonawczą nie istnieje. To jest tylko i wyłącznie zabieg wykonawczy. Okay, ale rzeczywistość, strony... panie pośle, rozumiem, jest taka, że odpuściliście. Nie, tu jest kwestia po prostu przejścia na inną formułę. No trudno, żebyśmy się przepychali, czy żeby dochodziło do rozlewu krwi. No to już była pewna granica. Przepychaliście się, robiliście to. No, ale jest już pewna granica, która była przekroczona. To znaczy pojawiają się na przykład dwie firmy ochroniarskie. Pojawia się sytuacja, kiedy na przykład posłowie są niewpuszczani do pomieszczeń, kiedy nie ma możliwości wejścia na teren danego obiektu, kiedy nie wiadomo, kto jest właścicielem, czy właściwie kto jest zarządcą obiektu, kiedy na przykład ktoś wchodzi do Telewizji Polskiej, bierze sobie kable i bierze sobie kamery, ja byłem świadkiem takiej sytuacji. I teraz pytanie o protokoły, kto ma podstawę prawną, kto naraża pracowników na działanie bezprawne. Ale myśli no to pan, wszystko, pan poseł, jest... żeby nie wiem, ja w swojej firmie, jakbym chciał z jakiegoś innego działu przynieść, nie wiem, kable, sprzęt jakiś, to nie wiem, czy musiałbym protokoły jakieś podpisywać i... Nie, ale to jest pytanie... Zgód, no, ale właśnie, ja się zgodzę z panem. Że z napisem ZPR Media. Ja się zgodzę, gdyby nie to wiem, było... gdyby nie fakt, że akurat ci pracownicy nie byli zatrudnieni w polskiej telewizji pod względem telewizyjnej agencji informacyjnej. Więc to jest pewien paradoks, a dyrektor telewizji agencji informacyjnej nawet, zgodę, według, tak, nawet według tego, co jest według Platformy Obywatelskiej, nie był jeszcze zdymisjonowany według ich no, jakby systemu prawnego, którego chcą przedstawić. Więc jakby tu gigantyczny chaos. Nie rozumiem aż tak brutalnego podejścia. Moim zdaniem wynika z tego, że do tej całej operacji, do grupy wejścia wzięto zwykłych siepaczy zamiast dobrych prawników. Po stronie Platformy Obywatelskiej naprawdę są ludzie, którzy mogliby doradzić, w jaki sposób, normalny sposób, przeprowadzić tą ich jakby kwestię... Operację zmiany... I żeby być obiektywnym. Ja wielokrotnie sam krytykowałem Telewizję Polską i uważam, że nie do końca pełna formuła, czy właściwie misja była pełniona w sposób taki, jak ja bym to oczekiwał. Ale z drugiej strony mówienie o tym, że teraz tak telewizja będzie wyglądała z ludźmi, którzy są tacy jak na przykład pan Czyż, ja mogę zaraz chwilę przytoczyć jego wypowiedzi... To za chwilę, panie ministrze, dobrze? ...pisowskich
tabloidów, gdzie wyzywa i tak dalej. Nie podoba mi się to po prostu. Ja dwie uwagi, jeśli Marta można. Golbik. Tak, po pierwsze, to nie była kontrola poselska, żeby była jasność, bo chyba wiecie, na czym polega kontrola poselska. To była zwykła okupacja. Bo kontrola poselska nie polega na tym, że wy możecie zupełnie zablokować funkcjonowanie jakiejś tak, jednostki. Tak, to tak stwierdził, no bo to jest... I uniemożliwić pracę komukolwiek. I jak pan to nazwał, nie możecie wejść do każdego pomieszczenia. Znaczy, jeśli panu się wydaje, że rolą i uprawnieniem parlamentarzysty jest wchodzenie do każdego pomieszczenia, tam gdzie wy macie na to ochotę, bo macie legitymację poselską. Tak, a wie pan, jak Michał Szczerba przyszedł do mnie do urzędu. Blokowanie wejścia ludziom, znaczy blokowanie sobą, albo legitymizowanie ludzi. Sytuacji... Robiliście, znaczy są nagrania, że wy się zachowywaliście jak policja, jak grupa interwencyjna w jednym. No, znaczy to było absurdalne. Wie pani, ile takich nagrań zabezpieczyłem po stronie opozycji? To jest wasz problem, że wy nie wiecie, na czym polega kontrola poselska. Pani Achira podchodziła do żołnierza i mówiła nazwisko, imię, stopień, możecie, proszę powiedzieć, kim pani jest legitymacja. Panie pośle, ale ja mówię teraz do pana. Wy możecie wystąpić o dokumenty, możecie przeprowadzić kontrolę, tak, ale nie wchodzicie do budynku, blokujecie dostęp komukolwiek, paraliżujecie pracę w tym budynku i zachowujecie granica? Się... Granica? Ale, pani posła, ale wchodzenie do budynku, akurat atakujący. Wchodzenie do poszczególnych pomieszczeń, jest zadanie dokumentów, to się ale, chyba miało, jak byliście w opozycji. Nie, znaczy... Wchodzenie nie, do budynków? Ale nie w taki sposób... Przeprowadziłam wiele kontroli poselskich. No, akurat pani być może kulturalnie, ale są tacy, razem którzy... wchodziliśmy, prosiliśmy o dokumenty, dostawaliśmy A przepychanie na granicy ze Strażą Graniczną? Dostawaliśmy salę, w której siadaliśmy, analizowaliśmy dokumenty. Jeśli nam czegoś brakowało, prosiliśmy o doniesienie kolejnych. Więc to jest pierwsza uwaga. A druga uwaga jest taka, że pan chciałby, żeby to się odbyło w jakiś inny sposób. W ramach Tylko prawnych. Problem w ramach prawnych. Tylko jakie wy ramy prawne Pani poseł, powiedział poseł Ozdoba o siepaczach. Siepacze z waszej strony te operacje przeprowadzali. Jak pani oceni te słowa, to słowo? Ja w ogóle nie chcę się takich sformułowań komentować. Natomiast jakie wy ramy prawne stworzyliście? Wy doprowadziliście do tego, że telewizja publiczna działa dzisiaj w sposób niekonstytucyjny. A to nie możecie ram prawnych zmienić? I my teraz, no ale chwilę, jak wy sobie wszystko uchwałami przyjmowaliście... Jak uchwałami? Jeden przykład. No, znaczy, wiecie uchwałą? O tym, wiecie nie można, to nie jest źródło prawa. Ile wy dziwnych konstrukcji prawnych wytworzyliście? Jak nie sam, ma. Dobrze. I jeden przykład, uchwałę. Stworzyliście Radę Mediów Narodowych. Ale to jest zupełnie co innego, to jest ustawa. To jest kwestia ustawy roku Trybunału Konstytucyjnego. Mówię teraz, pani poseł, dokończyć. Teraz o czymś zupełnie innym. Zaraz więc się spokojnie. Się. Sami tworzycie niekonstytucyjne instytucje, tworzyliście, na szczęście nie tworzycie. I dzisiaj chcecie, żebyśmy my się do nich odnosili. Znaczy, gdyby prawo działało tak, jak powinno działać przez te lata i gdybyście nie potworzyli różnych dziwnych instytucji i mechanizmów, to naprawdę byłoby nam łatwiej, bo moglibyśmy się odnosić do pewnego prawa, które zawsze było normą w naszym kraju. A ponieważ wy potworzyliście bardzo różne konstrukcje, to dziś nie da się w sposób taki zgodny z prawem postępować, bo musielibyśmy się dopasować do waszego łamania konstytucji. No dobrze, ale jest prawo. Pani przyznaje, że łamiecie prawo. Nie, mówię, że musielibyśmy się... Nie, że musielibyśmy postępować... Dlaczego ustawy nie możecie zmienić? Musielibyśmy postępować zgodnie z... przez was połamanymi normami... Dobrze, a kto ma większość w parlamencie? Na tym polega problem. A kto ma większość w parlamencie? No dlaczego nie zmieniło się? Na szczęście już się zorientowaliście no tak. po dwóch tygodniach. No ale nie, ale ja brakuje kolejnego kroku, jak wiemy oczywiście. Ale ustawę można było zmienić. Prezydenta, który pewnie tak zmienionej ustawy by nie podpisał. No, nie można łamać prawa, no to jest jawne. Pani poseł, to właśnie tylko jedno pytanie jeszcze, tak precyzujące. Bo pani powiedziała, że musielibyśmy przestrzegać tych norm prawnych ustanowionych przez PiS. To ale to są... możecie ich nie przestrzegać? Znaczy nie, to nawet nie są normy prawne. No bo jeżeli mówimy o Radzie Mediów Narodowych... No to jest ustawa. Ale mówimy o Radzie Mediów Narodowych, która sama w sobie już jest niekonstytucyjna, tak? I problem polega dzisiaj na tym, że my musimy zdecydować, czy my mamy w sposób niekonstytucyjny postępować, dlatego że PiS połamał tą konstytucję w bardzo wielu fragmentach i co, my mamy teraz dopasować się do tylko, niekonstytucyjnych ale jeżeli Rada zasad, Mediów Narodowych jest niekonstytucyjna, to wtedy odsyłamy do Konstytucji i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. A ona też w tym procesie została pominięta. No, problem cały czas polega na tym zarzewiu, zarzewiu dzisiejszej sytuacji. Ale czyli można było to zrobić w sposób legalny, żeby doradzać. To idźmy do tych pensji w takim razie, bo to jest ciekawa informacja. Ale wy też mogliście lege artis bardzo wiele rzeczy zrobić jakoś. Ale wie pani co, ale wie pani co, robić, no. Ja uważam, że jeżeli wy chcecie być tą lepszą opcją i twierdzić, że dzisiaj nawet, że ktoś złamał prawo, to czymś naturalnym jest proces Ale my nie łamiemy prawa. No jak nie? No nie łamiemy prawa. Nie, chwilę. Postępujemy zgodnie
z kodeksem spółek handlowych. No nie łamiemy prawa. Ale w papie? Proszę popytać. Jest wyłączony wprost. Proszę posłuchać analiz. Ale nie może być KSH. To teraz porozmawiajmy o zarobkach w telewizji publicznej. Ja bardzo chciałem taką debatę, żeby prawnicy usiedli. Mhm. No to bardzo prosta rzecz. No. Ale to prawnicy też się wypowiadają w mediach i myślę, że jeżeli chodzi o ten pierwszy krok, o ten przed świętami jeszcze etap działania ministra kultury, to myślę, że trudno prawnika z nazwiskiem, który by pochwalał działanie ministra kultury. Raczej zdecydowana większość dla mnie mówiła, że to jednak oparcia w prawie nie było. To nieprawda. To nie jest tak, jak pan przed chwilą stwierdził, że większość stwierdzała, że nie ma oparcia w prawie. Absolutnie. Profesor Piotrowski jest ostatnią osobą, która popiera PiS. Absolutnie się z tym nie zgadzam. A dla mnie najważniejsze jest to i to, co mnie cieszy od dłuższego już czasu, od wielu dni, że cieszą się Polki, Polacy, że w końcu skończy się ta telewizja. Ale pani widziała pani stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, też krytyczne. Szczujnia i naprawdę Polacy nie chcą już tego widzieć. Okej, to teraz o tym, co było w takim razie. Zarobki w telewizji publicznej. Zarobki w telewizji publicznej, bo to informacje ujawnione wczoraj przez posła Koalicji Obywatelskiej Dariusza Jońskiego, który do likwidatora wystąpił o ujawnienie tych informacji. Ile w 2023 roku zarobiły cztery twarze telewizji publicznej? Michał Adamczyk, Samuel Pereira, Marcin Tulicki i Jarosław Olechowski. I według tych informacji przedstawionych przez posła Jońskiego, to w 2023 roku od Michała Adamczyka zaczynając, to było 372 tysiące od końca kwietnia, do tego około miliona złotych z tytułu realizowania umów cywilnoprawnych. Razem to miało być 1 127 tysięcy jeszcze, więc razem ponad 1,5 miliona złotych brutto. Tymczasem kolejne osoby to na przykład Marcin Tulicki, tu mamy 713 tysięcy złotych. Jarosław Olechowski w 2023 ponad milion złotych też zarobił. Milion 400. Jak pan, bo tu faktycznie milion, ponad milion to były jako dyrektor TAI umowy cywilnoprawne kolejne 400 tysięcy, tak. Jak pan widzi te kwoty, to chyba robią wrażenie, no ani premier, ani prezydent nie mają szans na takie zarobki. No to chyba chore. To prawda, tylko jeszcze zacytuję. Wiem, że pachnie stanem wojennym, ale lepszy krzyk 50 niż dowód na bezsilność władzy. Grupa Wejście, gdzie znajdują się osoby jeszcze, których nazwiska zostaną ujawnione, między innymi parlamentarzyści, którzy uczestniczyli w siłowym przejęciu Polskiej Agencji Prasowej. Bardzo mocny materiał dowodowy, który w przyszłości będzie pewnie służył do tego, żeby przekazać, w jakim charakterze i osoby, które nie miały uprawnień, czy nie mają możliwości uczestniczenia w tego typu grupach, no jednak dokonywały siłowego przejęcia Polskiej Agencji. To jest zupełnie inna sytuacja. Stan prawny KSH jest tam wyłączony wprost z ustawy. No tak, tylko że, szanowni państwo, po pierwsze to jest tak, że podejrzewam, że pan Czyż nie będzie miał mniejszego wynagrodzenia. To będziemy oceniali. Ja na przykład Tomasz Lis zarobił 21 milionów w 2008-2016, Piotr Kraśko 800 tysięcy 2015-2016, jeszcze wiele innych nazwisk, ale ja nie będę nikogo bronił co do wysokości nazwisk, bo to nie jest... Tomasz Lis to trochę inna kategoria, zresztą przed programem, panie ministrze, o tym rozmawialiśmy, że ja rozumiem, to że... była absolutna gwiazda w tamtym czasie. No tak, Jaruzelskiego witający, Donald Tusk miał na pewno większe dobrze, ale zdaje pan sobie sprawę, jaką miał wtedy medialną siłę Tomasz Lis i... Ale wie pan co? Nie będę tutaj, nie chciałbym, żebyśmy byli hipokrytami, dlatego że podejrzewam, że pan Czyż i pan Puska będzie miał podobne zarobki, jak nie w pierwszym rzucie, to w następnym rzucie będzie miał podobne zarobki. A powinny być takie zarobki w mediach publicznych? Nie wie pan, półtora miliona złotych rocznie? Ja na rynku medialnym aż tak biegle się nie czuję. Nie wiem, ile się zarabia w TVN, ile się zarabia w Polsacie, ile się u was zarabia. Każdemu życzę jak najlepszych dochodów. No. Czy pan Czyż, który wyzywa tabloidy pisowskie, używa zwrotów wulgarnych, jest najlepszym kandydatem na prowadzenie jakichkolwiek serwisów informacyjnych. Mam to wątpliwość, bo znam wielu innych dziennikarzy, którzy są dobrymi dziennikarzami i na pewno bardziej obiektywnymi, którzy powinni na pewno zarabiać. Ale no zarobki, ale tyle, zawsze ale budzą po co te zarobki są na takim poziomie? One są już nierynkowe po prostu, panie ministrze. No patrząc, nie wiem, ile się zarabia, szczerze mówiąc, w prywatnych stacjach, podejrzewam, to nie jest do ujawnienia, ale największa telewizja Europy Środkowo-Wschodniej, która ma tak tego typu zarobki, no one z mojej perspektywy są gigantyczne. No ale to jest takie większość widzów. Szefowanie w niektórych spółkach Skarbu Państwa, zawsze to mówienie o tym, że na rynku te osoby też by zarobiły takie miliony, a to guzik prawda, moim zdaniem, i większość z nich na rynku to podzielić przez 10 może. Nie będzie, więc dlatego nie będę też bronił jakoś wybitnie tych zarobków. Taka była umowa. Ale widzi pan skandal, czy nie?
Półtora miliona złotych. Pan co, no, ja do tego podchodzę w taki sposób, że widzę pewną hipokryzję wszędzie. Wie pan, ja takich wynagrodzeń nigdy w życiu nie widziałam. A ja ich wszędzie nie widzę, panie ministrze. To nie mówię, że jest wszędzie hipokryzja, ale tutaj chyba jest. Ale panu pokazałem Tomasza Lisa i innych i założysz się pan, czyż takie same będzie miał wynagrodzenie. No, no tak samo jak i była kwestia dodatkowych obsługi podmiotów, na przykład z PKN Orlen, chyba pan minister Sienkiewicz zarobił wiele milionów, tam już pamiętam jaka dokładnie kwota, bo nie chciałbym w tej chwili tracić programu, żeby tego wyszukiwać. Więc jakby no nie budzi to mnie takiej kontrowersji, bo wiem, że taki mechanizm funkcjonuje, ale rzeczywiście jako obywatel mogę być no, zaniepokojony tym, bo wiem ile zarabia pielęgniarka, wiem ile zarabia nauczycieli, na pewno to ale jest... Nawet nie doszło z tego do pielęgniarki i nauczyciela, tylko doszło z tego do prezydenta i premiera, bo ja nie rozumiem, dlaczego no tak, w państwie ktokolwiek zarabia więcej na... Ale nawet... tu wchodzimy na takie pole, które podejrzewam, że dla mnie i dla pani posła też będzie niewygodne, ile powinni zarabiać na przykład premierzy, ile powinni zarabiać prezydenci. To tak jak samo kwestia ochrony czy zapewnienia bezpieczeństwa. Ale nie rozumiem, dlaczego ktokolwiek na państwowym garnuszku zarabia więcej właśnie od premiera i prezydenta. Zagrożony powinien mieć ochronę i taka też była zrobiona. W przypadku pana prezesa Kaczyńskiego wiem, że jest wycofanie, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy ochrony jego domu. Chociaż uważam, że każdy, kto czuje się zagrożony, powinien być bezpieczny w państwie, które dba niezależnie od poglądów politycznych. Co do wynagrodzeń osób w najwyższych funkcjach w państwie, no... Sam pan wie, że ta dyskusja zawsze jest delikatna. Ale to przy dziennikarzach. Zostańmy Vox Populi, Vox Dei. I pani poseł Marta Golbik, ocena tego, jak wyglądało to w TVP. Ja już wspomniałam o tym, że wiemy, dlaczego politycy tak bardzo bronili. Ale to nie politycy zarabiają. Ja nawet ale nie wiedziałem, ile to zarabia i proszę, że mnie nie wrzucasz do tego worka. Politycy bronili, ponieważ TVP przez te lata potrafiło powiedzieć każde kłamstwo. Ja przypomnę tylko, że telewizja publiczna obrażała, wyzywała, mnie nazywała wielokrotnie zdrajcą Polski jako przedstawicielkę opozycji. Donald Tusk regularnie był nazywany Niemcem, zdrajcą. Znaczy jak można w telewizji publicznej opłacanej przez pieniądze Polaków robić takie rzeczy? Otóż takie rzeczy może zrobić tylko ktoś, kto zarabia w ciągu paru miesięcy 1,5 miliona złotych. I wiemy, dlaczego ci ludzie dostawali takie pieniądze, bo nikt przyzwoity za normalne pieniądze nie podjąłby się takiego... To teraz pani poseł pytanie, czy ci, którzy przyszli do telewizji publicznej, będą zarabiali takie pieniądze, mniejsze pieniądze? Jeszcze 2-3 miesiące nie, później to wyrównują. Po pierwsze... Czy pani powie naszym widzom, nie, nie będą tyle zarabiali, nie będą nawet zarabiali połowy tego. Jestem przekonana, że nie będą tyle zarabiali, ale co więcej, wiem doskonale o tym, że będą przyzwoitymi ludźmi, którzy nie będą nikogo obrażali. A może zarobki powinny być jawne? I to jest kluczowe. Mogą być, ale też parlamentarzyści mogą w każdej chwili to sprawdzić, więc to też nie jest problem. Natomiast trzeba pilnować przyzwoitości i faktycznie to, co działo się w mediach publicznych, to był koszmar przez wiele lat. I wielu Polaków, wiele Polek czuje się obrażanych. Ja zresztą sama o tym mówiłam, że ci ludzie, którzy właśnie za takie pieniądze prowadzili te koszmarne, obrażające programy, doprowadzili do różnych niepokojów i lęków wśród niestety najczęściej młodych Polek i Polaków, którzy młodzi to chyba ich nie oglądali, pani poseł. Ale wiedzieli doskonale, gdy byli... Jaki procent młodych Polek i Polaków oglądał TVP Info? Wiedzieli doskonale, gdy ktoś ich obrażał. Naprawdę, to bardzo szybko przenika do internetu. Tak samo jak obrady Sejmu dzisiaj są pokazywane na YouTubie, tak samo wypowiedzi polityków i dziennikarzy w telewizji publicznej na tym YouTubie się pojawiały. I młodzi ludzie, którzy czuli się w jakiś sposób inni, wykluczeni, jeszcze słyszeli o tym z telewizji publicznej, czuli się coraz gorzej, ale władza wolała finansować tych dziennikarzy zamiast finansować psychiatrę dziecięcą. Takie mieliśmy realia. Konkretnie chciałbym usłyszeć, to jeżeli 1,5 miliona złotych teraz, tak, i wszyscy, jak tutaj siedzimy, uważamy, że za dużo nie powinien tyle zarabiać nikt w telewizji publicznej. To jaką kwotę uznałaby pani poseł za godną, przyzwoitą, taką jaką zamiast Michała Adamczyka, szefa TAJ, ktoś powinien zarabiać na jego miejscu? Nie znam realiów rynku medialnego. Natomiast niewątpliwie telewizja publiczna, finansowana z pieniędzy publicznych, powinna podlegać trochę innym zasadom niż telewizja prywatna. W telewizji prywatnej, tak jak pan powiedział o gwiazdach, są pewne duże formaty, gdzie na pewno ci dziennikarze zarabiają bardzo dużo.
I to nie jest problem. Natomiast problemem jest, jeśli to nie są jakieś wielkie gwiazdy, jak na przykład pan Adamczyk, tylko po prostu usłużny... Swego rodzaju... Oglądalność w telewizji publicznej. Ale oglądalność mówiła co innego. Partii... Błagam. No nie, była dużo. Oczywiście, że była dużo. Dla części widzów. Usłużny partyjny działacz, który po prostu był opłacany za szerzenie propagandy partyjnej. No i na tym polega główny problem. Nie? Że... W każdym razie, pani poseł, to gwarantuje pani naszym widzom, że będą zarabiali teraz w telewizji publicznej? Na pewno nie będą zarabiali takich pieniędzy. Ale to ile? Połowę tego? Nie wiem. Nie znam rynku medialnego, więc nie, proszę ode mnie nie oczekiwać... To skąd wiedza, że na pewno nie będą zarabiali takich pieniędzy, pani poseł? Kwoty. No bo to jest bardzo nieprzyzwoite, co się działo w telewizji publicznej i na taką nieprzyzwoitość nie może być miejsca. To teraz na koniec jeszcze o KPO porozmawiajmy, bo już pierwsze środki popłynęły do Polski z Krajowego Planu Odbudowy, 5 miliardów euro. Pytanie do ministra Jacka Ozdoby. No, nie udało się Prawu i Sprawiedliwości. Napisał Donald Tusk, że już kilkanaście dni wystarczyło jego rządów, żeby te pieniądze szerokim strumieniem do Polski popłynęły. Sukces nowej władzy? Ja myślę, że w ogóle my popełniliśmy błąd w początkowej narracji. To mówię jako obóz Zjednoczonej Prawicy, że przedstawiliśmy to jako taki dobry wujek, który za oceanu, może nie za oceanu, ale za granicę przyjeżdża i daje trochę euro i one są za darmo. No, pamiętajmy, że po pierwsze te środki są znaczone na określony cel, czyli między innymi na transformację, ale ta transformacja w przypadku Polski przy tym miksie energetycznym transformacji. Jest po pierwsze ryzykowna, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, po drugie jest ryzykowna, jeżeli chodzi o wiatraki, no bo tu mamy kwestię bezpieczeństwa, stabilizacji sieci, do tego mamy rynek mocy, który będzie mocno zaburzony, jeżeli byśmy dopuścili jeszcze nową, tą zieloną energię, która ma piki, jeżeli chodzi, no już nie wchodzą w techniczne rozwiązania. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, ale to rząd PiS, panie ministrze, tak ustalmy. Rząd PiS na to wszystko się zgodził, akurat jeżeli chodzi o to, jak mają być te środki wydatkowane, to nie Platforma, tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości w porozumieniu z Komisją Europejską. Ile miliardów złotych spłacał rząd też Prawa i Sprawiedliwości ile te zobowiązania? Ile miliardów już zostało wpłaconych z tytułu między innymi Plastic Tax, czyli podatku od plastiku, w ogóle szeroko rozumianych środkach unijnych, no bo my to wszystko musimy dzielić na różne, to są różne programy, różne jakby kwestie do spełnienia, bo to oczywiście w tym wypadku to nie są jeszcze w pełni realizacja kamieni milowych, ale widzimy, że czynniki były bardzo proste, bo my wiemy, że te środki nigdy by nie trafiły. Jeden kamień milowy został spełniony, czyli człowiek z Europejskiej Partii Ludowej został na czele rządu i to wystarczyło, żeby te środki odblokować, ale one będą trafiały do Polski w zamian za coś. Tym określonym celem oczywiście będzie zgoda na zmianę polityki traktatowej, która będzie przynosiła pełni kompetencji z Warszawy do Brukseli, a tak naprawdę częściowo do Berlina, w związku z tym, że Unia Europejska szykuje się zgodnie ze scenariuszem umowy koalicyjnej Republiki Federalnej Niemiec, czyli perspektywy Stanów Zjednoczonych Europy, gdzie Polska będzie miała zdecydowane ograniczenie, jeżeli chodzi o możliwości podejmowania decyzji, więc to jest transakcja wiązana i ja bym przestrzegał przed tym, żebyśmy tak entuzjastycznie patrzyli na jakiekolwiek pieniądze. One nie są darmowe. Wspólnotowi niedługu, zwiększona składka. Ale to wszystko zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości, o czym teraz pan mówi. Wspólnotowi niedługu, ja zwiększona rozumiem, składka, to rząd Prawa i Sprawiedliwości, którego pan był członkiem. Można przerwać, zna pan moje stanowisko i oficjalne pisma, plus jeszcze głosowania, więc jakby... Filmuje pan te działania też. No ale to do większą rękę przełożyli do tego politycy opozycji niż my, no bo my zagłosowaliśmy przeciwko. Na większość parlamentarna była tam potrzebna. Solidarna Polska miała inne podejście. Moim zdaniem w dość krótkiej perspektywie przekonałem się, że mieliśmy rację. I pani poseł Marta Golbik. Tak, to co mówi pan poseł wskazuje na to, że tak naprawdę nie chcieliście tych środków. No Suwerenna Polska nie chciała. Suwerenna Polska głosowała przeciwko mechanizmowi funduszu odbudowy jako takiemu. To prawda. Pytanie, ale wy też nie głosowaliście za tym mechanizmem. Pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość chciało tych pieniędzy, bo nie złożyli wniosku o ich wypłatę. I to jest najciekawsze, że te pieniądze, które popłynęły do Polski, popłynęły dlatego, że Donald Tusk złożył wniosek o ich wypłatę. I polemizowałbym. Tak, no to nie, proszę bardzo. Te 5 miliardów akurat. No. To rozmawiałem nawet z wiceminister funduszy. Przez 2 tygodnie, która była pani poseł... Z PiS-u.
Tak. I w każdym razie. Tak, pani minister Jarosińska jednak i powiedziała mi, że to jeszcze się wydarzyło przed powołaniem rządu Platformy Obywatelskiej, bo tu chodzi o tę zaliczkę. To nie był wniosek o płatność. Wniosku o płatność jako takiego nie złożyliśmy. To jest ta zaliczka, ale wszystkie formalności wydarzyły się jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wniosku o płatność nie było jeszcze. No i właśnie o tym mówię, że wniosek o płatność złożył dopiero Donald Tusk. Ale te pieniądze jakby są z innego rozdzielnika, prawda? Ale trzeba było złożyć wniosek o płatność. Nie, do tych 5 miliardów nie. I problem polega nie na tym, o czym pan mówił, bo to też dużo takich waszych wymysłów w tym jest o federalizacji i w ogóle jakiejś katastrofie unijnej, która za chwilę nastąpi. Tak naprawdę te pieniądze do nas popłyną, jeśli my przywrócimy praworządność w Polsce. I to jest dla nas dzisiaj największe wyzwanie, bo mamy zupełnie zdewastowany system prawny. Ale mamy system prawny taki sam, a pieniądze już są, pani. To nie są... No, jakie pieniądze? No tak naprawdę na ogromną część tych pieniędzy czekamy. No, i tutaj musimy sobie poradzić. I to jest ogromne wyzwanie, które stoi dzisiaj przed ministrem sprawiedliwości, żeby zająć się wymiarem sprawiedliwości w Polsce, żeby został przywrócony ład prawny, więc naprawdę mamy co robić i dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której inne kraje już od dawna wydają pieniądze, odbudowują swoją gospodarkę, inwestują w swoje kraje. A my czekamy, bo premier Morawiecki nie chciał pozyskać tych pieniędzy, które nam się należały. I cieszę się, że rozpoczęliśmy ten proces i że te pieniądze do nas w całości w końcu, mam nadzieję, popłyną. A jeżeli chodzi o dalej posuniętą integrację, pani poseł, jesteście za, przeciw? Ale jak to wygląda? Nie ma na razie takich dyskusji. Nie, no, dyskusja jest. Jakie są zmiany traktatu? Nie ma. To są dyskusje wywoływane przez głównie Solidarną Polskę. No nie, ale natomiast... akurat dyskusja o tym, no to głosowanie na poziomie Parlamentu Europejskiego, to się dzieje. Jednak dyskusja... Nie ma głosowania. Jakie głosowanie? Było kilka tygodni temu głosowanie nad propozycjami zmian traktatowych. Nie jest to początek procesu legislacyjnego. Ministrowie mogli przerwać bieg w kontekście ministrów klimatu, którzy się odbywało na szczycie europejskim, co dotyczące dyskusji, co by przedłużyło perspektywę zmiany też również w większości w parlamencie być może europejskim. Ze sprawozdawcą jest Europejska Partia Ludowa, do której należy Donald Tusk, jest istotnym elementem tworzenia... Ale był przeciw tym zmianom, też musimy o sprawiedliwość mówić. Z list Platformy Obywatelskiej wystartowały osoby, które zdecydowały, że w dalszym toku legislacyjnym w Parlamencie Europejskim, nie tylko później do Komisji Europejskiej, ten projekt będzie procedowany jako zmiany polityki traktatowej i to jest dość istotne. Oni się po prostu podzielili i mówienie, że Platforma nie jest tego zwolennikiem, jest po prostu czymś, co jest, sądzę, po prostu czystym zabiegiem, bo to wygląda sytuacja, wysunąć na czele tego Leszka Millera i pozostałe osoby, które z Platformy się dostały. Zresztą tak naprawdę, co my to będziemy mówili? Spotkamy się za rok. Ja jestem przekonany, niestety, że przejdzie to głosowanie, Polska to zaakceptuje, przeniesiemy te kompetencje. Dzisiaj mogą czarować, ale Unia Europejska zmierza do tego, że kompetencje zostaną przekazane w wielu obszarach, które dzisiaj Unia Europejska nie może decydować, tak jak miks energetyczny, tak jak kwestia podejmowania co do bioróżnorodności, lasów, kwestia między innymi pewnie armii, kwestia rynku wewnętrznego, pewnie wspólnej waluty, wielu innych obszarów, które będą zagrożone. Suwerenna Polska wie to, tak? Suwerenna Polska. Nie, no czytam dokumenty. Wszystko wiecie. No, nie, czytamy dokumenty. To w ogóle nie jest nawet na takim etapie, o którym wy mówicie. No. A ja na jakim to jest etapie? To co sądzi pani, że nie ma w ogóle zmiany polityki traktatowej? Nie, sądzę, że bardzo wam pasuje ta dyskusja. No, ale to Donald Tusk mówi, że jest to zaawansowane i że nie będziecie popierali, tylko że to poprzecie i tak. To jest coś, co wam po prostu pasuje dzisiaj do narracji. Natomiast... No ale ja bym się zgodził, gdyby nie fakt, że za każdym razem mieliśmy rację. Jeśli słyszy pan o tym, że my za tym nie głosujemy, to znaczy, że za tym nie głosujemy, a nie, że a Leszek pan Miller? Uważa, że ktoś gdzieś... Leszek Miller nie jest przedstawicielem, nigdy nie był Platformy Obywatelskiej. Ale ci wszyscy, to dlaczego głosiliście na listę? Koalicji Obywatelskiej. Przypomnę, że wybory odbyły się w formie koalicyjnej. To była koalicja europejska, w której kandydowały bardzo różne partie, które reprezentują zupełnie inne środowiska polityczne. To jest środowisko, które reprezentuje lewicę. Jesteśmy w różnych klubach parlamentarnych dzisiaj w Sejmie, więc... I Donald Tusk tego nie chce. Miesza pan bardzo różne wątki, wkładając je razem tak, żeby pasowało wam do narracji, która nie wychodzi. Proszę to dyskusja europejską póki co że efekt będzie zakończony. Tak, ale o tym jeszcze pewnie wiele będzie powodów, pretekstów, żeby o tym, co się dzieje na poziomie unijnym, też rozmawiać. Tymczasem bardzo państwu dziękuję za to spotkanie. Marta Golbik, wiceprzewodnicząca klubu
Klubu Koalicji Obywatelskiej. Szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję. Poseł Jacek Ozdoba, Suwerenna Polska, i Państwu oczywiście szczęśliwego Nowego Roku życzę 2024. Państwu, naszym widzom jeszcze nie, bo ciąg dalszy raportu przed nami. Generał Mieczysław Bieniek jest już na łączach. Witam serdecznie, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie generale, patrzę na zegarek, od godziny gdzieś trwa posiedzenie Biura Bezpieczeństwa, w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z ministrem obrony narodowej, z szefami sztabu generalnego oraz dowództwa operacyjnego sił zbrojnych. Chodzi oczywiście o ten niezidentyfikowany obiekt, który pojawił się na terytorium Polski, o którym od dzisiaj od rana mamy informacje. Co się wydarzyło, panie generale? Gdyby pan mógł mi, naszym widzom, powiedzieć, co na ten moment wiemy, to jest rakieta, co się mogło tak naprawdę wydarzyć, ukraińska, rosyjska, co się dzieje? To może tak po kolei. Przede wszystkim od godziny drugiej dzisiaj nad ranem rozpoczęła Rosja zmasowany atak terrorystyczny na obiekty infrastruktury cywilnej w Ukrainie. Były to pierwsza fala, to były drony Szachet, zostały częściowo albo całkowicie zniszczone. W drugiej fali, od czwartej, Rosjanie wystrzelili z bombowców strategicznych swoich tu rakiety manewrujące CH-22 i 101. Te rakiety mają to do siebie, że mogą lecieć na 600, 700, 800 nawet kilometrów i manewrować dużą prędkością, zniżając swój tor lotu nawet do 200 metrów, zmieniając kierunek lotu, lecąc w kierunku na przykład zachodnim, zmieniając kierunek, później uderzając na wybrany obiekt, tak jak są zaprogramowane. Być może, nie mówię na pewno, ta rakieta przekroczyła terytorium Polski. My jesteśmy w systemie obrony przeciwlotniczej zintegrowanym, ale mamy swoje własne backbony, które należą, czyli stacje radarowe, radiolokacyjne, które są rozmieszczone wzdłuż ściany wschodniej. One widzą na te 200 kilometrów. To, co dalej, gdybyśmy chcieli zobaczyć, to po pierwsze mamy dane również od ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, po drugie mamy systemy rozpoznania powietrznego AWACS. No i oczywiście towarzyszące, bo to są sytuacje, środki rozpoznawcze, ale musimy mieć efektory do zwalczania. Efektorami są baterie przeciwlotnicze i klucze samolotów albo parę samolotów F-16. To wszystko, kiedy zaczęło się dziać, my śledziliśmy, ja mówię, polskie siły zbrojne śledziły to, ten obiekt, czy to była rakieta, prawdopodobnie tak, manewrująca, przeleciała na wysokości 200-300 metrów, była śledzona i zniknęła z radarów. Czyli z dużym prawdopodobieństwem wpadła w przestrzeń powietrzną ukraińską, bo gdyby spadła gdzieś na terenie Polski, to albo by wybuchła, albo by sobie leżała i ktoś by ją znalazł. Ale nie tak jak kiedyś, że 320 km przeleciała i pół roku nikt nie wiedział nic. Gdyby nie koni i ta właścicielka, to byśmy nie widzieli. Teraz niech minister nie opowiada, ten, który był, że on tam ma sygnały i proszę o wyjaśnienie. Właśnie tutaj zadziałała jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Zapomniane słowo procedury. Dowództwo operacyjne natychmiast powiadomiło z wszystkimi kanałami szefa sztabu, ministra obrony narodowej. Minister obrony narodowej uruchomił system i dzisiaj widzimy w wyniku tego systemu nie tylko to, co się dzieje, że działamy, szukamy, rozpoznajemy, ale natychmiast zrobiono Radę Bezpieczeństwa Narodowego, czy może nie radę, tylko zwołano u prezydenta naradę z udziałem wszystkich najważniejszych osób, które odpowiadają za bezpieczeństwo, co uspokaja również i społeczeństwo. To jest tak zwana strategiczna komunikacja, która nam jest potrzebna. Ale pamiętajmy o tym, że jesteśmy państwem natowskim. 31 państw do tego sojuszu należy. My jesteśmy flanką wschodnią. Jesteśmy w tym systemie. Podniesienie gotowości baterii przeciwlotniczej i systemów rozpoznania radiolokacyjnego, ale i wzrokowego, jest jednym z elementów tego systemu. I pamiętajmy również o tym, że do niedawna mieliśmy dwie baterie przeciwlotnicze w rejonie Zamościa, niemieckie. Ale ktoś tam powiedział kiedyś, jeszcze dawniej, że nam Niemcy nas nie będą bronili. No i nie zabiegano o to, żeby przedłużono obecność tychże baterii. Ja tylko przypominam taki fakt, że kiedy trwała wojna w Syrii, kiedy tam stacjonował kontyngent rosyjski i kiedy kilkakrotnie Su-24, myśliwsko-bombowy samolot Federacji Rosyjskiej, przekroczył granicę państwa natowskiego, jakim była Turcja, po trzecim ostrzeżeniu został zestrzelony. I tu może nastąpić też taka sytuacja. Dlatego musimy ten zintegrowany system natowski też włączać w to i na pewno będziemy to robili. Oprócz systemu rozpoznania musimy mieć efektory rozmieszczone w
rejonach wrażliwych. Panie generale, wspomniał pan o, tak lakonicznie bardzo, o byłym ministrze obrony narodowej Mariuszu Błaszczaku. Ja zacytuję jego słowa sprzed no już ponad 2 godzin. Dzisiaj szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, Mariusz Błaszczak, napisał mianowicie tak. Nie wiemy, co spadło w okolicy Tomaszowa Lubelskiego. Nie wiemy, czy ktoś ucierpiał. Nie wiemy, czemu nie zadziałały systemy obrony przeciwlotniczej. Państwo działa, pyta Mariusz Błaszczak, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej. Państwo działa, to pytanie panu generałowi przekażę. Rozumiem, że z pana generała wypowiedzi sprzed chwili wynika, że zadziałało prawidłowo, tak? Odpowiadam, państwo działa, procedury działają. Gdyby ta rakieta leżała gdzieś pod Tomaszowem, to byśmy wiedzieli o tym już, w przeciwieństwie do tego, co było wcześniej. Ale to jest tak bardzo ironicznie, bo używając słowa takiego, po prostu... Jedyną reakcją tak po pół roku na to, że rakieta sobie tam leżała, to było zwolnienie dowódcy operacyjnego, a później podanie się do dymisji jego i szefa sztabu generalnego, bo bezpodstawne oskarżenie szefa sztabu dowódcy operacyjnego o zaniedbanie obowiązków, to było takie, jakbym powiedział językiem młodzieżowym, nie halo. Tutaj procedury zadziałały. Ale zadziałała również strategiczna komunikacja, która jest bardzo istotna, szczególnie dla społeczeństwa i mieszkańców tych rejonów, czyli rejonu Zamościa, Tomaszowa, Chrubieszowa i wielu innych, które tam są. Jednocześnie zapewnienie, że te procedury działają i podniesienie na wyższy stan gotowości bojowej wszystkiego, co mamy w tej chwili możliwe, bo pamiętajmy o tym, że chronimy również nie tylko terytorium Polski, ale terytorium flanki NATO i nie chcemy doprowadzić do tego, aby konflikt u naszych sąsiadów przerodził się w konflikt globalny z udziałem państw natowskich. Panie ministrze, cytowałem poprzedniego ministra obrony, to zacytuję też obecnego ministra, ale za to wpis sprzed wielu miesięcy, z maja tego kończącego się właśnie roku. I pytanie, czy minister Władysław Kosiniak-Kamysz, a nawet wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, bo to stanowisko też w rządzie Donalda Tuska prezes PSL piastuje, zbyt wysoko sam nie zawiesił sobie poprzeczki tymi słowami. Jeśli minister Mariusz Błaszczak nie wiedział, że nad Polską leciała rosyjska rakieta, to jest to ogromny skandal. Jeśli wiedział i nic z tym nie zrobił, to jest to rażąca nieodpowiedzialność i granie z bezpieczeństwem Polski. Jedno i drugie jest dyskwalifikujące do dymisji. Czy nie jest trochę tak, że takie rzeczy się zdarzają i opozycja nie powinna trochę ostrożniej jednak krytykować rządzących, bo no, ta kontrola nad polskim niebem jest jaka jest, prawda? Przy całym szacunku do pańskiego kunsztu dziennikarskiego, a znamy się dosyć długo, widzę, że pan będzie chce być symetrystą. No, staram się, panie generale, wolę słowo uczciwość niż symetryzm. Staram się zawsze być uczciwy, po prostu mniej symetryczny. Jest różnica taka, że tak, jak się minister dowiedział, natychmiast zaczął działać, a nie ukrywał tego przez pół roku. I to działanie wyrażało się w tym, że podniesiono gotowość, że śledzono ten cel, że zawiadomiono sojuszników, zawiadomiono miejscową ludność, zawiadomiono policję, uruchomiono wojsko i to się cały czas dzieje. To mamy, tak jak pan zauważył, 2 godziny po tym wszystkim, czy tam 4 już jest w tej chwili spotkanie u prezydenta z udziałem wszystkich możliwych instytucji państwa, które są za to odpowiedzialne. I to jest ta różnica. A to, że poprzeczka została zawieszona, to tylko dobrze świadczy o obecnym ministrze, ponieważ tutaj nie ma PR-u, tylko tu jest działanie. Panie ministrze, to trochę odchodząc od... Nie ministrem, tylko generałem. Bardzo. Tak, oczywiście tak. O ministrach rozmawialiśmy, panie generale. To trochę odchodząc od tego, co wydarzyło się. Mamy skąpe jeszcze póki co też informacje, a przechodząc szerzej do tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, to na ile, panie generale, ta coraz trudniejsza sytuacja Ukrainy, a tutaj chyba się zgodzimy, że ona jest coraz trudniejsza, wsparcie Zachodu jest i będzie w kolejnych miesiącach, także wsparcie Stanów Zjednoczonych, coraz bardziej problematyczne. Na ile rodzi to coraz większe też siłą rzeczy niebezpieczeństwa dla Polski? Czy my też z coraz większym niepokojem powinniśmy spoglądać za naszą wschodnią granicę? Czy pan generał tak właśnie na te wydarzenia patrzy z coraz większym niepokojem? Mówiliśmy o tym, że bezpieczeństwo Ukrainy i egzystencja państwa Ukrainy w jej integracji terytorialnej jest żywotnym interesem Polski, ale nie tylko, również państw natowskich, bo gdyby plan Putina się udał z lutego, marca ubiegłego roku, to dzisiaj czołgi rosyjskie byłyby właśnie w Jaworowie, w ośrodku broniowym, Iwano-Frankowskim,
w Lwowie i tak dalej. I mielibyśmy nie tam, powiedzmy sobie, 100 kilometrów granicy z Federacją Rosyjską i jeszcze tam te 500 z Białorusią, tylko mielibyśmy kolejne 600 kilometrów. Czyli mielibyśmy taką długą granicę, jak dzisiaj ma Finlandia z ewentualnym agresorem. Dlatego też to jest bardzo istotne. Ta przestrzeń operacyjna, którą daje nam Federacja, którą nam daje Ukraina, jest bardzo istotna. A ponadto to, że te ciężkie walki, które się toczą, determinacja Ukraińców do zatrzymania agresji rosyjskiej, to wykrwawianie armii Federacji Rosyjskiej powoduje to, że my jako NATO, bo nie tylko Polska, ale i NATO, mamy czas na to, żeby spojrzeć na nasze systemy, je uaktualnić plany obronne i pokazać, że jesteśmy siłą, która jest zdeterminowana do obrony swoich terytoriów i swoich mieszkańców. Rosjanie nie są w stanie prowadzić w tej chwili, według analizy, które są czynione na świecie przez fachowców, przez różnych analityków, ja do nich również należę, że przez następne 10 lat Federacja Rosyjska nie będzie w stanie prowadzić operacji zaczepnych przeciwko jakiemukolwiek państwu natowskiemu. Nie jest w stanie bez uruchomienia potencjału jądrowego, którego na pewno nie uruchomią, bo NATO również posiada potencjał jądrowy, a nakręcenie takiej spirali kończyłoby się globalnym holokaustem. To po pierwsze. Po drugie, zjednoczyło NATO w świadomości tego, że dywidenda bezpieczeństwa się skończyła. Nawet państwo takie jak Turcja zdało sobie z tego sprawę, że musi być wiarygodnym członkiem NATO i widzimy, że ten opór, aby Szwecja została przyjęta do NATO, już maleje w tej chwili. To jest też żywotny interes wszystkich państw natowskich, żeby ten system bezpieczeństwa był oparty na zbiorowym bezpieczeństwie i na wkładzie w to bezpieczeństwo. Natomiast entuzjazm wspierania Ukrainy rzeczywiście troszeczkę zmarał, nie troszeczkę, tylko dosyć dużo. Radykalnie. A wybory w Stanach Zjednoczonych dokładają się do tego. Myślę, że jednak będzie pomoc szła i zarówno Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych. Natomiast warto podkreślić, że produkcja przemysłowa, szczególnie amunicji, również na Ukrainie wzrosła. Takim kolejnym czynnikiem, który niepokoić może, to są takie wewnętrzne, może nie spary, ale różnice, które powodują to, że nawet po raz pierwszy szef sztabu generalnego, generał Załużny, chyba od początku wojny udzielił publicznego wywiadu, mówiąc o tym, że potrzebuje nie tylko amunicji, wsparcia, ale potrzebuje przede wszystkim rezerw, zasobów osobowych, które się wykruszają, a jednocześnie wiemy, że około 400 tysięcy ludzi w wieku poborowym znajduje się młodych poza granicami Ukrainy. Są w Polsce, w Niemczech, gdzie indziej. No i teraz ten system musiał, żeby on się udrożnił, musieliby jak największą ilość zmobilizować, co pewnie będzie robione, bo nie tylko to są łapanki na siłowniach, w restauracjach, kawiarniach, ale również zmiana limitu wieku poborowego, którą żąda generał Załużny. To wszystko to są te czynniki, które sprzyjają Federacji Rosyjskiej. Oni na to patrzą, bo oni są zręczni w wojnach hybrydowych. I daje to również asumpt Putinowi, który stwierdza, że on tę wojnę jest gotowy prowadzić przez najbliższe 5 lat. Nie wiem jak będzie, ale myślę, że determinacja Ukrainy w obronie swojej ojczyzny nie słabnie. Panie generale, rozmawiałem z generałem Komornickim, który mówił, że zdecydowanie krótszy ten czas jego zdaniem niż 10 lat może być, jeżeli chodzi o rosyjską agresję na którejś z państw natowskich. Szczególnie wskazywał oczywiście kraje bałtyckie jako te mogące stać się celem rosyjskiego ataku. Jest też wypowiedź szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ministra Siewiery, który mówił, że 3 lata mamy na przygotowanie się do konfrontacji ewentualnej z Rosją. Pan generał mówił o 10 latach. To na pewno, panie generale, ten rosyjski potencjał jest aż tak bardzo obniżony, że dekada byłaby potrzebna na to, żeby spróbować pójść dalej jeszcze? Tak, w systemach szczególnie wojsk lądowych te zdolności Federacji Rosyjskiej zmalały i to zdecydowanie. Pewnie tak. Mówimy, że mamy 3 lata. No 3 lata musimy to tempo wzmocnić. To chodzi nie tylko o modernizację sił zbrojnych, o ich organizację, prawda? Jeszcze raz powtarzam, że w niektórych naszych planistycznych zamierzeniach albo niektórych analitykach było tak, że będziemy się bronili sami ewentualnie. Nie będziemy się sami bronili. Jesteśmy w sojuszu, są plany ewentualnościowe, teraz regionalne. Mamy pewne systemy i czy chcemy, czy nie chcemy, mamy również, niektórzy by to chcieli, mamy również sojusze bilateralne, czyli Stany Zjednoczone, ale Stany Zjednoczone są również jednym z największych państw natowskich.
Pamiętajmy, że na terytorium Polski i krajów bałtyckich stacjonuje około 15 tysięcy żołnierzy natowskich. To nie stacjonuje batalion tam jeden czy drugi, to nie jest duża siła, ale tam są Brytyjczycy, Niemcy, Duńczycy, Kanadyjczycy, Amerykanie. Zaatakowanie któregokolwiek z tego państwa to jest zaatakowanie Danii, Belgii, Kanady czy Niemiec, czy Polski. Także tak to wygląda. Sun Tzu mówił, że jedną gałązkę możemy złamać bardzo szybko, ale 31 gałęzi to nie złamiemy tak szybko. I Federacja Rosyjska zdaje sobie z tego sprawę. Ale oczywiście musimy w naszych planach modernizacyjnych, programowaniu, planowaniu sił zbrojnych uwzględnić krótszy limit czasowy niż 10 lat. Modernizacja jest procesem ciągłym. Update planów regionalnych jest procesem ciągłym. Także tutaj nie zasypiajmy gruszek w popiele. Ja myślę, że minister Kosiniak-Kamysz będzie w działaniu pokazał, zresztą to wielokrotnie, mniej PR-u a robił niż to było wcześniej, a bardziej skuteczne działania, czego widzimy efekty już na samym początku. No tym bardziej, jeżeli o te gałęzie chodzi, że niektóre z nich to konary wręcz, to potężna siła z tej natowskiej grupy. Panie generale, to jeszcze zapytam o przyszły rok i to być może to jest najtrudniejsze pytanie, jakie można teraz zadać o przyszłość rosyjskiej agresji na Ukrainę, o to na ile Ukrainie uda się bronić, czy zmierza to do jakiegoś procesu pokojowego. Jaki może być przyszły rok? Bo to już nieprawdopodobnie długo to wszystko trwa. 2 lata. Pewnie jakbyśmy 2 lata temu zastanawiali się, ile ta wojna może potrwać, to taka perspektywa wydawałaby się nam już potwornie długa właśnie. No tymczasem mamy już ponad 20 miesięcy tego konfliktu i póki co trudno wskazać jakiś czas, w którym może on dobiec końca. Co się będzie działo w tym roku, panie generale? Jeżeli chodzi o rosyjską agresję na Ukrainę. Chciałbym powiedzieć dużo pozytywnych rzeczy i w tym tonie optymistycznym, ale moja kryształowa kula, której nie mam, nie pokazuje mi tych rzeczy. Znaczy, realnie to widzę, że Rosjanie w swojej retoryce są tak bezczelni, że mówią tak, my jesteśmy gotowi do zawarcia pokoju, jak wojska ukraińskie opuszczą nasze terytorium. To znaczy mają opuścić rejon Chersonia, Charkowa, Zaporoża, Ługańska i Doniecka. No to przecież są terytoria ukraińskie, ale wydaje mi się, że będzie celem teraz strategicznym Rosjan, to jest ich celem, będzie zajęcie terytorium Ukrainy aż do linii Dniepru. Nie wiem, czy to im się uda, raczej nie. A celem strategicznym z kolei Ukrainy będzie niszczenie obiektów na dalekim zasięgu pociskami rakietowymi, działaniami dywersyjnymi, a więc to, co widzieliśmy w portach Morza Azowskiego, Czarnego, ostrzeliwanie rakietami, akcje dywersyjne i ewentualnie dojście do Morza Azowskiego. Na ile oni będą mieli takie możliwości, to nie wiem. W każdym razie nie sądzę, aby Rosjanie byli w stanie przekroczyć linię Dniepru i wyprzeć Ukraińców dalej na swoich terytorium. Mark Twain powiedział, że pogłoski o mojej śmierci są przedwczesne i uspokajam wszystkich tych, którzy mówią, że pogłoski o tym, że Ukraina przegrała, są też przedwczesne. Ani Rosja nie wygrała, ani Ukraina nie przegrała. W tej chwili mamy taką sytuację dosyć patową, będzie wszystko zależało od zasobów jednej i drugiej strony i od determinacji i morali. A to jeżeli o te zasoby chodzi, to wydaje się, panie generale, że niestety po stronie ukraińskiej mamy problem zarówno z tymi osobowymi zasobami, no patrząc na te mobilizacje, na nowe warunki, nowe przepisy dotyczące mobilizacji, które mają zostać wprowadzone. Też jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i to zapowiadane wsparcie, problemy, to tutaj chyba, jeżeli chodzi o rezerwy strony ukraińskiej, w każdym obszarze, ten ludzki, militarny, finansowy, to wszędzie tu mamy chyba potężne problemy, prawda, niestety? No tak, dużo będzie zależało też od wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych i o tym, jak się potoczy kampania wyborcza, o czym mówiliśmy już nawet 8 miesięcy wstecz. Myślę, że Unia Europejska, o której tak mniej już mówimy, też zdaje sobie z tego sprawę, że zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej, gdyby oni mieli to powodzenie, byłoby olbrzymie i dlatego stąd ta determinacja Unii Europejskiej, żeby otworzyć kartę możliwą do negocjacji z Unią Europejską. Panie generale, bardzo dziękuję za rozmowę. Generał Mieczysław Bieniek był gościem raportu. Wszystkiego dobrego panu generałowi w nowym roku. Życzę dużo zdrowia. Do usłyszenia następnym razem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Również tego samego życzę panu i wszystkim widzom. Dziękuję.
A w naszym studiu kolejny gość, Juliusz Sabak z portalu obronnego, ekspert do spraw wojskowości i polityki międzynarodowej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Temat niezidentyfikowanego obiektu, który dzisiaj przeleciał nad Polską, jego losy ciągle znane nie są. No ja jestem od kilkudziesięciu minut w studiu, staram się śledzić bieżącą sytuację, ale może coś mi umknęło. Ciągle nie wiadomo, prawda? No ciągle nie wiadomo. Co się wydarzyło z tym obiektem? To już troszkę tradycja, jeśli chodzi o obiekty. Jak w nic nie trafią, to zwykle gdzieś nam giną. Zresztą no, niewykluczone, że ten obiekt sobie wleciał i wyleciał. Mhm. O tym też mówił pan generał Mieczysław-Bieniek, że to jest chyba najbardziej prawdopodobna wersja. No rzeczywiście, to znaczy no, mamy dość szczupłe informacje. Wyciągamy je gdzieś tam nieoficjalnie ze względu, tak bardzo upraszczając, na to, jak szybko się ten obiekt poruszał i jak szybko pojawił się i zniknął, no to najbardziej prawdopodobne, że był to jakiś pocisk manewrujący albo inny tego typu rodzaj uzbrojenia, więc to jest taki rodzaj sprzętu, który może sobie zmieniać kierunek lotu. Mógł przez przypadek, mówiąc kolokwialnie, do nas wpaść, bo mamy tu dwa czynniki. Po pierwsze pogoda. Pociski się odpala zwykle z odległości no, grubo ponad 100 kilometrów, więc sam wiatr może wpłynąć na to. No druga sprawa to też chociażby Agencja Żeglugi Powietrznej informowała, że od jakiegoś czasu mamy w okolicy problemy z GPS-em, prawdopodobnie Ukraińcy, żeby utrudnić lot, szczególnie szachidów, które używają takiego komercyjnego, zwykłego GPS-u, no po prostu zakłócają ten sygnał i no to też mogło spowodować, że pocisk miał może przelecieć troszkę w inną stronę, miał przelecieć po drugiej stronie granicy, wpadł na chwilę do nas, potem może złapał sygnał i zrobił poprawkę. To jakie szkody mógł wywołać taki pocisk? Jaki ładunek on mógł nieść? Czy tutaj możemy jakkolwiek spekulować na ten temat? No, spekulować możemy. No, moja ulubiona odpowiedź w tej sytuacji to jest: to zależy. Bo to zależy od bardzo wielu czynników. Tych pocisków Rosjanie używają mnóstwo. No bo jednego typu po prostu nie mają odpowiednich zapasów, więc produkują i używają wszystko od rakiet takich. To świeża produkcja raczej jest, tak? No niekoniecznie. Mogą to być, znaczy inaczej, w przypadku Rosjan to jest trudne pytanie, ponieważ duża część tego uzbrojenia, którego oni używali i używają nadal, to jest coś, powiedziałbym, po tuningu. Czyli wzięli coś z magazynu, wstawili jakieś nowe części, coś tam wymienili, coś naprawili. To w sensie jakieś technologiczne, tak? Żeby można było lepiej to kontrolować i tak dalej. Tak, albo żeby na przykład można było odpalić z nowszego typu samolotu, no to tak mówiąc kolokwialnie, coś poprawili i puścili to. Część to są niestety już nowe produkcje robione na częściach sprowadzanych z zagranicy różnymi tam lewymi kanałami przez Kaukaz, przez Iran i tak dalej. Również na jakichś komponentach sprowadzanych z Chin, więc trudno tutaj jasno powiedzieć, tak bardzo upraszczając, gdyby to był szachid, co jest mniej prawdopodobne, no to ładunek to jest kilkadziesiąt kilogramów. Jest taki raczej nie za duży. W przypadku rosyjskich pocisków, no to tutaj oscylujemy z tym ładunkiem pomiędzy kilkadziesiąt. Większość ma powyżej 100 kilogramów, a są takie, które przewożą głowice 400 na przykład kilogramowe lub nawet większe, więc te już mogą spowodować spore straty. Zresztą no jakby widzimy to po skutkach, jakie trafienia powodują. No, przewodów to akurat... Przewodów to akurat zupełnie inna historia, bo tam upadła niemal z całą pewnością ukraińska rakieta przeciwlotnicza. Tak, i to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast jakby no, te rakiety bardzo często nawet po trafieniu przez systemy przeciwlotnicze powodują czy pożary, czy jakieś poważne uszkodzenia, bo to są tak naprawdę latające obiekty wielkości no niedużego samolotu, poruszające się z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę. To sama prędkość i masa powoduje, że te uszkodzenia no, mogą się skończyć tak jak w przypadku przewodowa. A biorąc pod uwagę jeszcze ten ładunek, który ze sobą wybuchowy taka rakieta mogła nieść, to uderzenie w jakiś, nie wiem, budynek, w jakiś blok na przykład, to jakie to są skutki? To jest no, trochę pył po prostu? No
bez przesady, to też zależy w jakim miejscu. No to jest trochę taka... Widzimy to, co się na Ukrainie dzieje, prawda? Takie zniszczone, to są właśnie po uderzeniach takich rakiet zniszczone jakieś elementy, nie wiem, kilka mieszkań na przykład. Tak, na przykład przy piętro. To jest trochę taka historia w stylu WTC, to znaczy zależy w którym miejscu... No tak, taki jakie elementy, części konstrukcyjne po prostu. Tak, budynki, na jakiej tak, wysokości tak naprawdę im niżej, tym gorzej, no bo jakby sama masa nawet budynku powoduje, że on się może zawalić pod własnym ciężarem osłabiony. Natomiast no, najczęściej te pociski, jak trafiają w budynki mieszkalne, one trafiają gdzieś w wyższe piętra, bo miały wcelować w coś innego, zwykle w jakąś elektrownię albo jakiś inny taki obiekt, bo to trzeba powiedzieć, że w tej chwili Rosjanie starają się tak naprawdę powtórzyć z lepszym efektem to, co próbowali w zeszłym roku, czyli zniszczyć elektrownie, łącza energetyczne, wszystkie te obiekty, które powodują, że w miastach jest prąd, woda, ciepło, żeby po prostu maksymalnie życie zimą utrudnić. To teraz zacytuję, jako że ta sprawa, historie, które mieliśmy w ostatnich miesiącach, rakiet, to wszystko miało też swój polityczny oczywiście wymiar. Dyskusja na ten temat nie inaczej jest i teraz. Zacytuję byłego ministra obrony narodowej, a dzisiaj szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Błaszczaka, który napisał tak. Nie wiemy, co spadło w okolicy Tomaszowa Lubelskiego. Nie wiemy, czy ktoś ucierpiał. Nie wiemy, czemu nie zadziałały systemy obrony przeciwlotniczej. Państwo działa? Zapytał Mariusz Błaszczak. Generał Mieczysław Biebieniek twierdzi, że działa, że wszystkie procedury zadziałały tak, jak powinny, co uważa Juliusz Sabak. Trudno by było, żebym się nie zgodził z panem generałem, który jakby jest lepiej zorientowany ode mnie. Natomiast no... Kwestia oceny. Tak, no w mojej ocenie państwo zadziałało na kilku poziomach poprawnie. To znaczy, po pierwsze, państwo było łaskawe nas poinformować, że coś się dzieje. Jakby tu nawiązując do tych wydarzeń poprzednich za czasów pana ministra, chociaż staram się jakby polityką nie zajmować, tylko tu zejść do konkretów. To pierwszy był komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, prawda? Tutaj. Tak. Bo taka jest rola Dowództwa Operacyjnego. To też warto powiedzieć. Dowództwo Operacyjne to jest to, które zajmuje się operacjami, czyli również tymi, które dzieją się nad Polską. Nie ma zaskoczenia. Tak. No bo mamy teraz system, który jest taki mało przejrzysty. Mamy tak Sztab Generalny, Dowództwo Generalne, Dowództwo Operacyjne. Więc ludzie bardzo często nie wiedzą, jak to działa. Więc to jest tak, Dowództwo Generalne generalnie zajmuje się szkoleniem i przygotowaniem jednostek, jak one zaczynają coś robić, takiego, powiedziałbym, realnego, czyli na przykład bronić granicy, lecieć do Izraela po polskich obywateli, biorą w misjach zagranicznych udział lub... To dowództwo operacyjne. Lub działają tak na terytorium Polski, to na przykład wszystkie samoloty, systemy przeciwlotnicze, które działają, one podlegają pod dowództwo operacyjne. W przypadku systemów przeciwlotniczych jeszcze podlegają pod Centrum Operacji Powietrznych, o którym się mało mówi, a moim zdaniem szkoda, bo to jest bardzo ważna instytucja. To jest, można powiedzieć, centralny mózg systemu obrony powietrznej Polski i wszystkiego, co w powietrzu wojskowo się dzieje nad Polską, które jest bezpośrednio wpięte do centrum tego samego typu natowskiego, takiego zajmującego się całą tą wschodnio-północną flanką, które znajduje się w Niemczech. Więc te informacje przebiegają pomiędzy tymi dowództwami i tak naprawdę każde działanie w Polsce jest również działaniem NATO. Czyli tak jak w tym wypadku się zdarzyło, poderwano samoloty, tak zwaną parę dyżurną, której zadaniem jest zareagować na każdy obiekt, którego nie jesteśmy w stanie w inny sposób zidentyfikować albo odnaleźć. Zwykle one się zajmują takimi na przykład samolotami, które zabłądziły albo nie reagują na próby komunikacji. Natomiast również startują w przypadku, kiedy jakiś obiekt się pojawił w przestrzeni powietrznej naszej. To też warto powiedzieć, że nad Polską w tej chwili w szczególności lata bardzo dużo samolotów sojuszniczych. Bardzo często są to też samoloty, których w tym momencie akurat zabrakło. Jak zwykle, jak były potrzebne, to ich tam nie było. Samoloty, które zajmują się wykrywaniem właśnie różnych obiektów latających. Te słynne AWACSy i inne tego typu, czy tej klasy bardziej maszyny, które mają na pokładzie ogromne radary o zasięgu setek kilometrów,
których największą zaletą jest to, że one się znajdują na wysokości kilkudziesięciu kilometrów. A gdyby tam były i wychwyciły, to co wtedy to by się wydarzyło? Byśmy wiedzieli na przykład, czy ten obiekt wyleciał z Polski, czy gdzieś tam utknął w jakimś lesie, bo w tej chwili tego nie wiemy. Jest to tak jak... Nie straciłby, tak? Po prostu z byłby radarów, w stanie... Tak? No, to nie jest tak, że na 100% by nie stracił, bo to jest bardzo skomplikowana historia. Ale większa szansa. Ale jest bardzo duża szansa, śledził. Ponieważ o ile radar na ziemi no, ma problem, bo po drodze może mieć las, może mieć różne rzeczy. Jak obiekt zejdzie nisko, to mówi, że poniżej horyzontu radarowego, czyli poniżej tych przeszkód, które zasłaniają obraz. Natomiast jak łatwo się domyślić, samolot lecący na wysokości kilku kilometrów, to on patrzy na wszystko z góry. I tak naprawdę każdy obiekt poruszający się na tle ziemi, to jest świetnie widoczny dla takiego radaru. On ma takie tam specjalne oprogramowanie, które jeszcze pozwala jakby dokładnie to określić, no ale generalnie widzi świetnie na tle ziemi, no bo ziemia jest nieruchoma i wszystkie obiekty na jej tle są świetnie widoczne, więc dlatego taki radar byłby bardzo pomocny, dlatego minister Błaszczak zdecydował się w trybie pilnym kupić w Szwecji te samoloty właśnie wczesnego ostrzegania, czy też dozoru, które właśnie to nam dadzą, jak już dotrą. Kiedy je będziemy mieli? No będziemy mieli dwa i to jest to są kolejne maszyny z kategorii gap filler, czyli po naszemu zapchaj dziura, bo to są maszyny wzięte, używane już dość wyeksploatowane, ale dość nowoczesne, które no, zapewniają też widzenie w promieniu tych kilkuset kilometrów. Są zdecydowanie mniejsze od tego AWACS-a, który jest na wielkim czterosilnikowym samolocie. Ale to dwie takie maszyny na długość naszej granicy to jest wystarczająca liczba, daleko niewystarczająca? Mój ojciec zwykł używać takiego zwrotu dobrze, ale nie beznadziejnie. To znaczy na pewno będzie dużo lepiej, bo mieć jakieś narzędzie i go nie mieć, no to jest zasadnicza różnica. Natomiast, ale to nie jest ciągle to, czego będziemy potrzebować, tak czy potrzebujemy? No, to jest to, czego potrzebujemy, ale oczywiście wszystkiego byśmy potrzebowali więcej. Potrzebowalibyśmy więcej patriotów, potrzebowalibyśmy więcej w ogóle systemów obrony powietrznej, potrzebowalibyśmy więcej samolotów, potrzebowalibyśmy samolotów wczesnego ostrzegania, latających tankowców, które pozwalają tym wszystkim samolotom latać dłużej i dyżurować dłużej. Także no, ta lista rzeczy, które potrzebujemy, jest długa. Na szczęście to się powoli poprawia. No, to jest skutek wojny na Ukrainie, która jednak przekonała polityków, że może warto w jakimś takim pilniejszym tempie robić zakupy również w tematach tej obrony powietrznej i w ogóle zabezpieczenia naszej przestrzeni. Mhm. Z drugiej strony to, co zawsze powtarzam i staram się przypominać, no nie ma państwa na świecie, które nawet próbowałoby chronić 100% swojego terytorium przed obiektami niezidentyfikowanymi lub wrogimi. A rozumiem, że Izrael jest najbliżej tego idealnego stanu, nie. Tak? Nie. Izrael podchodzi do tego racjonalnie, jak do większości rzeczy. Ale ta słynna kopuła to nie jest ona chroni, najdalej posunięty system na świecie? Jest, ale. Ale on chroni te miejsca, gdzie mieszkają Izraelczycy. Mhm. Tak bardzo w skrócie, to znaczy kopuła, jednym z zadań kopuły, czyli całego tego systemu elektronicznego, który jest w środku, jest nie marnowanie rakiet na pociski, które wylądują w środku pustyni, tak w skrócie. Tak samo u nas... No ma to sens. Tak, tak samo u nas nikt nie będzie marnował rakiet Patriot, które kosztują dużo albo bardzo dużo, bo to zależnie od pocisku, od setek do tysięcy, do nawet miliona i więcej dolarów. Nie będzie marnował na jakiś pocisk, który rozbije się gdzieś tam w Białowieży na przykład, czy w jakimś innym. No tak, ale dzisiaj ten pocisk wiadomo było, gdzie on się rozbije. Nie. Nie było wiadomo. Nie powinien zostać zestrzelony? I to jest bardziej skomplikowane, ponieważ weźmy też pod uwagę, że my nie jesteśmy w stanie wojny. Jakbyśmy byli w stanie wojny, jak mamy rakietę Izrael z jakimś ładunkiem, być może, które leci, no nikt nie wie, gdzie leci. Ale być może na jakieś polskie miasto, to nie powinniśmy takiej rakiety zestrzelić? No to jest bardzo skomplikowane, bo ta procedura jest... Wiadomo, że ludzi tam nie ma w tej rakiecie, tak? Nikogo nie zabijemy, zestrzeliwując rakietę. Ale my nie wiemy, czy to jest rakieta, bo może to jest samolot albo coś innego. Rakieta, ale pocisk manewrujący porusza się tak naprawdę z prędkością zbliżoną do samolotu, więc no my musimy najpierw wiedzieć, co leci, gdzie leci, skąd leci, dokąd leci, przewidywać i tak dalej. Działamy tak naprawdę w procedurach pokoju, nie wojny.
Więc to nie jest tak, że widzimy coś niezidentyfikowanego i możemy do tego strzelać. Ta procedura w czasach pokoju jest złożona, obejmuje tak naprawdę decyzje i wojskowe, i polityczne. Bo jeśli byśmy przez przypadek, mówię zupełnie hipotetycznie, zestrzelili na przykład, nie wiem, czeską awionetkę, która, czy na przykład czeski prywatny samolot odrzutowy, który gdzieś tam zabłądził, bo miał jakąś awarię, no to mamy kryzys i wojskowy, i polityczny, i tragedię, i mnóstwo problemów. No i kilkoro martwych Czechów. Tak, więc tego oczywiście byśmy nie chcieli, dobrze życzymy jak najbardziej naszym przyjaciołom z południa. To jeszcze na koniec o jedną rzecz zapytam. Ja pamiętam moją rozmowę sprzed 2 lat, taką absolutnie na ofie z jednym z ministrów, powiedzmy, ważniejszych w tamtym czasie początku rosyjskiej agresji na Ukrainę i no wiadomo już było, jak istotna jest ochrona ukraińskiego nieba i zapytałem tego ministra, jak to wygląda w naszym przypadku, tak właśnie na ofie, więc liczyłem na szczerą odpowiedź, jaki my mamy system na ten moment ochrony przeciwrakietowej i jednym słowem mi odpowiedział, żaden. No to, czy to była pana zdaniem prawdziwa odpowiedź i jak to się przez te 2 lata zmieniło? No to była taka maksymalnie pesymistyczna. Moja odpowiedź jest zawsze, byłaby w takiej sytuacji, że bardzo dziurawy, ale, bo jakieś tam możliwości mieliśmy, ale znikome tak naprawdę. To, o czym ja też od bardzo wielu lat mówię, że my powinniśmy tak naprawdę wszelkie inwestycje w wojsko zaczynać od obrony przeciwlotniczej, bo bez obrony przeciwlotniczej, jak widać na Ukrainie, nic się nie da zrobić, bo wszystko zostaje zbombardowane, zarakietowane, jeśli jest takie słowo, generalnie zniszczone z powietrza. Jeżeli nie było, to już jest. To już jest przez przeciwnika, więc obrona przeciwlotnicza jest najważniejsza. Fajnie, że zaczęliśmy ją robić. Szkoda, że powoli to idzie, ale jakby widzimy, że nabieramy rozpędu. Też mam nadzieję, że właśnie ta nauka z Ukrainy, te niszczone miasta, one jakoś przemawiają do polityków, że jest to ważna decyzja, żeby w ten system Wisła, w system Narew i tak dalej inwestować i w systemy wykrywania tego, czyli właśnie samoloty wczesnego ostrzegania, myśliwce, tą całą strukturę, bo to jest system. To wojskowi uwielbiają takie pojęcie jak tam wielowarstwowy, czy, ale to do tego się sprowadza. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zbudować jednego parasola nad Polską. To jest mnóstwo małych parasoli nad różnymi rzeczami, większych parasoli nad tymi mniejszymi. Jasne. I na tym to musi polegać. Ale idzie to w dobrym kierunku, jak rozumiem zupełnie, tak? W niezłym. No, tak jak mówię, wszystko idzie trochę wolno z mojej perspektywy, ale mam wrażenie, że jest plan za tym. Teraz fajnie by było się go trzymać. I dzisiaj też wydarzenia już tak na koniec wokół tego niezidentyfikowanego obiektu, który przeleciał nad Polską i być może z Polski wyleciał, czy najprawdopodobniej nawet Polskę opuścił. Tu też trochę optymizmu możemy naszym widzom, w naszych widzów tchnąć jednak, że ja myślę, że tak, możemy. Zadziałało wszystko w miarę przyzwoicie? Wygląda na to, że państwo jako system zadziałało. Oceniam to z tej perspektywy chociażby dlatego, że kierunek informacji był właściwy, to znaczy to dowództwo operacyjne poinformowało media, a nie media domagały się informacji od dowództwa operacyjnego. Chociaż pierwszą informację widziałem, wydaje mi się, w mediach społecznościowych Telewizji Republika. Tu jednak. Jasne. Ale nie mieliśmy takiej sytuacji, że jest jakiś, że jest jakaś tajemnica i potem ewentualnie coś. No to kwestia minut dosłownie było. Tak. Tylko te informacje pojawiły się tak naprawdę na bieżąco. Też było widać trochę z tła, z informacji, których na przykład udzielał wojewoda, że procedura była zachowana, czyli poinformowano jego. Potem jakby sprawdzono sytuację, dopiero przekazano informację do mediów, że tak powiem, upubliczniono ją chociażby po to, żeby te instytucje działające państwa były w stanie odpowiedzieć, jak zdenerwowany obywatel zadzwoni i powie tam do urzędnika jakiegoś swojego lokalnego, że tutaj jakaś bomba lata i on nie wie, co się dzieje. No to urzędnik może odpowiedzieć, że nic się nie dzieje, mamy informacje, policja nas informuje, wojsko nas informuje, że nic nie spadło, nic nie wybuchło, na razie badamy sytuację, jakby trzymamy rękę na pulsie, niech się pan nie denerwuje.
nic nie spadło, nic nie wybuchło. To najważniejsze. Juliusz Sabak z portalu obronnego. Swoją drogą bardzo Państwa zachęcamy do odwiedzania tegoż portalu. Tam masa na bieżąco ciekawych informacji na temat, no jak sama nazwa mówi, oczywiście obronności szeroko pojętej, także jeżeli chodzi o rosyjską agresję na Ukrainę, modernizację polskich sił zbrojnych. To wszystko na portalu obronnym, między innymi spod, czy przede wszystkim spod pióra Juliusza Sabaka właśnie. Bardzo Państwu dziękuję też za to spotkanie, za ten dzisiejszy specjalny raport. Wszystkiego dobrego w nowym roku życzę i zachęcam jeszcze na koniec do subskrybowania kanału Super Ekspresu. Warto, masa materiałów, także w kolejnym roku tam oczywiście będzie się pojawiać. Wszystkiego dobrego, nisko się Państwu kłaniam. Do zobaczenia już w nowym roku.